Jesteśmy w bardzo szczęśliwym położeniu, że mamy kilka narodowości, które chcą tutaj do Polski przyjeżdżać i pracować i mieszkać. Część z nich czasowo, część w dłuższej perspektywie. No, są to głównie Ukraińcy. W ponad 90% przypadków to są obywatele Ukrainy. Są to również Białorusini. No, mamy oczywiście jeszcze Wietnamczyków, ale ten napływ już tutaj nie występuje. I to, co jest istotne, po pierwsze, ponieważ do 2050 roku potrzebujemy 5 milionów imigrantów. I to jest coś, co jest niezbędne, aby utrzymać obecny system emerytalny, coś, co jest niezbędne, aby co najmniej utrzymać obecny wzrost gospodarczy. W związku z tym musimy zachować dynamikę przyjazdu tychże cudzoziemców do Polski. To po pierwsze, i to jest pewne wyzwanie i to należy zrobić. Ale to, co należy pilnie zrobić, to zapewnić im swobodę pewnych praw. Już mówię o osobach, które zdecydowały się przyjechać do Polski, swobodę pewnych praw w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, podejmowania świadczenia pracy wobec różnych pracodawców. Bo niestety dzisiaj troszkę penalizujemy tychże przybyszy, imigrantów, którzy są w Polsce i mają bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o podejmowanie pracy. Jeżeli podejmują pracę, to są związani bezpośrednio z pracodawcą, z miejscem pracy, na które mają pozwolenie na pracę. Nie mogą swobodnie zmieniać tego miejsca pracy, nie mogą podejmować działalności gospodarczej. Także to musimy pilnie zrobić, aby tych cudzoziemców, których mamy w Polsce, którzy się dobrze czują, nie stracić. Bo już dzisiaj we Włoszech jest 400 tysięcy również Ukraińców, którzy mają prawo stałego pobytu, czyli swobodne prawo do mieszkania i pracowania, prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiaj obserwujemy to, że coraz mniejszy jest ruch, jeżeli chodzi o powroty z takich państw jak Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia. I jeżeli chcielibyśmy zaadresować, jeżeli chcemy adresować ofertę do tych Polaków, którzy tam przybywają, prowadzą biznes, są zatrudnieni, no to my musimy tak naprawdę wykonać skokowy wzrost gospodarczy. Bo siła nabywcza, którą mają Polacy mieszkający w tych państwach versus siła nabywcza do potencjalnych miejsc pracy, które na nich czekają, to są istotne różnice. Stąd w krótkim okresie czasu to jest bardzo trudne do zrealizowania. To jest perspektywa wieloletnia, kilkuletnia na pewno, ale musi być związana ze skokowym wzrostem gospodarczym w Polsce, inaczej będzie to bardzo trudne.